kapucyn, Ksawery Knot, witamy serdecznie. Witamy. Z zakonu braci mniejszych kapucynów. Drogi ojcze, ojciec naucza wiernych na temat orgazmu. Co ksiądz wie na ten temat z własnego doświadczenia? Wie pan, to moje doświadczenie to jest doświadczenie, myślę, że w tej chwili już tysięcy małżonków, i którzy mi opowiadają o swoim życiu, o swoich problemach. Także w tym sensie jestem praktykiem i to są głębokie, szczere rozmowy z ludźmi, które pokazują mi, jaka jest rzeczywistość właśnie ludzkiego życia w wymiarze seksualnym. Mhm. To jest olbrzymie doświadczenie, o wiele, myślę, większe i bogatsze niż własne, niż moje osobiste i inne, którzy mają tam, powiedzmy, w jednym związku, czy nawet w trzech żyją. Ojcze, ojciec prowadzi rekolekcje na temat życia seksualnego. Dla par małżeńskich czy przyszłych małżeńskich? Dla małżonków. Dla małżonków. Już na małżonków. Dobrze się dogaduję z małżonkami, którzy już mają jakieś doświadczenie, choćby te 2-3 lata. A mam też dla narzeczonych kursy, ale w takiej troszkę okrojonej formie mówię, no bo oni jeszcze jednak, nawet jeżeli już współżyją, to nie są za bardzo doświadczeni i po prostu nie wyłapują tych treści, które małżonkowie świetnie rozumieją. I co ojciec na tych rekolekcjach mówi swoim podopiecznym, pacjentom w pewnym sensie? Czy to, co ksiądz mówi, pomaga? Są jakieś dowody na to, że czyli życie seksualne się poprawiło? Bardzo się zmienia. Wiele małżeństw, oczywiście to nie mogę powiedzieć, że wszystkich, bo to wiadomo, ludzie mają różne problemy, czasami głębokie, ale jeżeli po prostu ktoś potrzebuje tylko takiego jakiegoś uporządkowania, takiego ustawienia sobie, przemyślenia, to, no to się często kolosalnie zmienia. Znam takie małżeństwa, które po 10 latach mówią, że rozpoczęły drugi nowy związek, etap, tak. Nowy etap, całkiem inny po rekolekcjach. I to są już ich takie świadectwa po tam 2-3 lata po rekolekcjach, nie takie na świeżo, może trochę takie, prawda, jeszcze może takie zbyt emocjonalne. Jak to jest? Jakim językiem ksiądz opowiada o seksie? Bo przecież my czasami rozmawiając o seksie tutaj w programie mieliśmy trudności z opowiadaniem o orgazmach, łechtaczkach i różnych sprawach związanych z seksem. Czy to jest właśnie taki język? Bo staram się mówić całkiem tak normalnie, takim językiem bez zgorszenia. I medycznym, bez robienia jakichś takich, że nie wiem, właśnie tego, czułki, coś tam, tak. No, rozumiecie, tak że to jakoś tak. Tylko normalnie jakby to doświadczenie na tyle opisuje, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. I to jest też punkt wyjścia, żeby się czasami zastanowić, czy coś jest tak, czy dobrze, czy buduje więź małżeńską, czy pomaga, czy małżonkowie się tym wszystkim czują szczęśliwi, bo to jest ważne, żeby rozumieć nawet te kwestie moralne, że moralności chodzi o to, żeby ludzie byli szczęśliwi, a nie tylko, żeby zachowywali jakieś tam nakazy czy zakazy. Drogi ojcze, na koniec chciałem zapytać o to, czy nie lepiej byłoby zostawić tę tematykę zawodowcom, specjalistom, seksuologom, a samemu zająć się duszpasterstwem? Czy to nie jest dobry pomysł, żeby sprawy duchowe, cielesne, kościelne, cielesne, rozdzielać od cielesnych właśnie? Pan, właśnie taki przykład myślenia, jaki pan tutaj podał, to jest taki typowo zaściankowy przykład, gdzie my sobie segregujemy życie, że Pan Bóg jest, nie wiem, w kościele, czy nie wiem gdzie, prawda, w zakrystii, czy w tabernakulum. Ale ojca koledzy uciekają od tego tematu. Boją się, nie chcą rozmawiać. A ten akurat, tak ważne życie, przecież dla kwestie jak życia wprost dla małżonków, jak kwestie seksualne, to jest jakieś, to nie jest duszpasterstwo, czy to jest domena jakich fachowców? No, czy seksuolog, że jest seksuologiem, to jest jakimś lepszym fachowcem? Znam seksuologów, którzy są beznadziejni. Nikogo bym tam nie posłał, bo bym miał wyrzuty sumienia. Na końcu ostatnie pytanie. Jak ojciec myśli? Co Bóg myśli o seksie? Bóg, że Bóg stworzył człowieka. I stworzył go właśnie takim, jakim jesteśmy. Stworzył ciało i stworzył życie seksualne. To Bóg zaplanował, że człowiek pragnie przyjemności, szuka jej. I dlatego przyjemność jest dobra i jeżeli małżonkowie się cieszą radością pożycia seksualnego i przyjemnością, ale też
czymś głębszym, prawda, czymś swoją miłością, którą w ten sposób sobie okazują i przeżywają, no to Pan Bóg się cieszy bardzo. Dziękujemy Ojcu za spotkanie, bardzo nam było miło Ojca gościć. Na koniec zapytam.